czas na film o połączeniu pętli Winnica Światowidej z Modlińską. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Winnica, właściwie o połączeniu Światowidej z Modlińską, czyli połączeniu całej pętli tramwajowej, autobusowej z ulicą Modlińską, Legionowem, Jabłonną i pozostałymi rejonami, które tędy będą właśnie wjeżdżać tutaj. Dlaczego to jest takie ważne? A już Wam tłumaczę. Jak widzicie, tutaj krótki odcinek Światowida jest teraz łączony z ulicą Modlińską. Dzięki temu wszystkie autobusy, które jadą z terenów podmiejskich i ogólnie z tej części Warszawy, będą mogły tutaj dojechać do tramwajów na Winnicy, dzięki czemu będą mogli zająć już w tym miejscu miejsca siedzące w tramwaju i na spokojnie usiąść, tak aby mieszkańcy Białęki nie mieli takiej możliwości, bądź po prostu dalszych terenów, jeżeli chodzi o Tarchomin. Oczywiście się śmieję, choć prawdopodobnie tak to będzie wyglądać, natomiast ważne jest to, że większość autobusów podmiejskich i raczej nawet bym powiedział, że wszystkie autobusy podmiejskie będą kończyć właśnie w tym miejscu swoją trasę, biorąc pod uwagę, że jest planowana do likwidacji pętla autobusowa FSO, jeżeli chodzi o możliwość wjazdu właśnie z ulicy Modlińskiej. Będzie możliwość tylko i wyłącznie dla autobusów jadących z trasy toruńskiej, jadąc od wschodu, natomiast nie będzie takiej możliwości od tej strony. Mówię oczywiście o budowie tramwaju wzdłuż ulicy Modlińskiej, natomiast to jest inwestycja, która ma powstać pod koniec, a właściwie już na początku przyszłej dekady. Tymczasem tutaj na Modlińskiej trochę to inaczej będzie wyglądać. Tramwaju nie będzie w TZW pomiędzy dwoma jezdniami. Tramwaj będzie jechać tak, jak teraz jedzie. W przyszłości ma to też tutaj powstać parking P+R Winnica, właśnie bliżej ulicy Modlińskiej. Plany są, koncepcje są, pieniędzy nie mam. No i chyba nie muszę tłumaczyć, co z tym się teraz dzieje w związku z tym. Chociaż jakieś tam prace mniejsze się dzieją, natomiast do końca tej dekady była planowana budowa. Jeżeli się znajdą fundusze, to oczywiście to powstanie. Byłby to bardzo ważny P+R w tym miejscu, co nie zmienia faktu, że do pełni szczęścia przydałoby się, żeby tutaj była faktycznie docelowa pętla, która miałaby właśnie powstać również w ramach P+R. Więcej linii by tutaj mogło jeździć, no i też w przyszłości wzdłuż ulicy Modlińskiej tramwaje by jeździły na Pragę, bez konieczności tramwajem przejeżdżania dwóch mostów, więc to oczywiście byłoby na duży plus. Natomiast tutaj w ramach tej inwestycji teraz powstało połączenie ulicy Światowidej z Modlińską. To jest dosyć duże nowe skrzyżowanie, nie jest w pełni idealne, ale powstały dwa nowe przystanki autobusowe, nowy tutaj lewostręt podwójny, jak widzicie. W kierunku Legionowa będzie tylko i wyłącznie jeden pas z ulicy Światowidej, więc trochę kiepsko bym powiedział, no ale no cóż, tak to zostało tutaj to zrealizowane. W sensie, mam odczucie, że ze Światowidea w kierunku granicy Warszawy będzie po prostu większy ruch. To jest moje odczucie, czy jest poprawne. Zobaczymy, jak faktycznie będzie oddany do użytku już ten cały nowy węzeł i czy będą się dobić korki w tym miejscu. Dalej to skrzyżowanie tutaj się mocno nie zmieniło. Przystanek autobusowy, który był tymczasowo tutaj przeniesiony przed skrzyżowanie, jest już przeniesiony na docelowe miejsce, gdzie był wcześniej. Natomiast ta płyta betonowa tutaj jeszcze pozostała i tam widać taki cień, który pozostał po tym starym malowaniu. Natomiast tak, od tej strony jadąc od Legionowa będzie jeden pas skrętu, czyli jeden prawoskręt połączony z jazdą prosto, z tego co kojarzę. Ewentualnie autobusy tylko będą mogły jechać prosto i w ten sposób będzie można wjechać tutaj właśnie na nową ulicę Światowidę od tej strony. Natomiast ze Światowidy, tak jak powiedziałem, będzie jeden lewoskręt w kierunku Legionowa i dwa prawoskręty w kierunku centrum Warszawy. Co ważne, po jednej i po drugiej stronie ulicy są ścieżki rowerowe i one się łączą z Modlińską, z tym, że wzdłuż Modlińskiej nie ma zbytnie drogi rowerowej. Tam w teorii na tej drodze serwisowej czy tam dojazdowej można pojechać tutaj po prawej stronie, co teraz się tutaj znajduje. Natomiast de facto no to jest ulica w kiepskim stanie, więc tam te podskakiwanie nie jest najlepsze. Natomiast ważne jest to, że tutaj ścieżek rowerowych de facto nie ma. Natomiast widać, że po lewej stronie droga rowerowa powstała. Kończy się bardzo ślepo i spektakularnie. Za chwilę to zresztą zobaczycie. A tutaj w drugą stronę no, zbytnio się nie przyciąga. Jest też przejazd oczywiście na drugą stronę ulicy Modlińskiej, co jest na duży plus. A teraz patrząc od tej strony, tu widzimy taką rezerwę terenu. To jest przyszłościowe połączenie ulicy Światowej Widej z Chruszczówką, tam z tym wiaduktem, który powstał tam jakiś czas temu, ale jest względnie nowy. No i ma to w przyszłości się połączyć. Prawdopodobnie też wtedy tramwaj mógłby być dociągnięty do pociągów. Oczywiście mówię prawdopodobnie, bo planów na to na razie nie mam zbytnio jakichś bliskich, ani dokładnie klarownych. Chociaż według mnie to by było przydatne i na pewno pasażerowie by jeździli. To byłoby połączenie tych dwóch części Białęki, które są po prostu aktualnie teraz dosyć mocno od siebie odcięte. Więc tłumaczenie, że nikt by z tego nie korzystał, że to jest niepotrzebne, to trochę takie, wiecie,
Jeżeli nie ma połączenia aktualnie żadnego, to w jaki sposób możemy przewidzieć, czy jeżeli się pokaże połączenie, to czy ludzie będą z tego korzystać? Jakby po prostu pojawi się nowa opcja. No, ale to tak idąc inną drogą. Natomiast co ważne, dojazd do posesji wzdłuż nowej trasy powstał za pomocą tej drogi od tej strony. W przyszłości w tym miejscu, dokładnie gdzie teraz jesteśmy, ma powstać P plus R z 3 peronami dla tramwajów, dużą ilością peronów dla autobusów krańcowych, no i oczywiście parkingi nad tym całym węzłem. To będzie przyszłościowe, natomiast w tym miejscu widzimy spektakularne połączenie chodnika i drogi rowerowej do bardzo wąskiego chodnika. Można w ten sposób to zakończyć, no oczywiście dalej po prostu nie ma drogi rowerowej, więc jakoś to trzeba było ukończyć. Pewnie w przyszłości, skoro tutaj powstała ta droga rowerowa, powstanie. Ale przyszłość na razie tam jeszcze, ta jeszcze nie jest znana. Rezerwa pośrodku jest oczywiście w przyszłości, jakby powstała tutaj linia tramwajowa, ale z tego co wiemy, raczej miasto nie będzie chciało tego wprowadzać. Twierdzą, że jest dobry buspas i ogólnie autobusy tutaj dobrze sobie radzą już z natężeniem ruchu, a tramwaj jadący przez te tereny bardziej zabudowane jest wystarczający. W tym miejscu mamy autostradę w postaci dwóch pasów do lewo skrętu w kierunku właśnie nowej ulicy Światowida. Wszędzie jest sygnalizacja świetna, widzimy przejazd rowerowy i przejście dla pieszych na prawej jezdni jest już namalowane. Na lewej jeszcze nie, to będzie jeszcze chwilę czasu, im to zajmie pewnie. Dlatego też przypominam wam, że to przejście dla pieszych aktualnie jest niedostępne, ono nie jest oddane do użytku. Przechodzenie w tym miejscu jest naprawdę niebezpieczne, jak widzicie, jak samochody szybko jeżdżą, zwłaszcza jak je przyspieszyłem czterokrotnie. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest niebezpieczne miejsce, to jest nieoddane do użytku, więc tutaj nie powinniście przechodzić, nawet jeżeli jest bliżej. Sygnalizacja świetna jeszcze tutaj nie działa, więc po prostu jest tutaj, no nie ma tutaj skrzyżowania de facto. To po prostu nie jest miejsce, gdzie kiedyś ktoś może będzie oddane do użytku, ale na razie to jeszcze nie. I to kiedyś to tak w sumie niedługo ma być oddane do użytku, bo do końca tego roku ta inwestycja będzie oddana do użytku, a de facto to już nawet w listopadzie 2023 roku, czyli w kolejnym miesiącu, to powinno być już całkowicie ukończone i wszyscy moglibyśmy z tego korzystać. Co oznacza, że w listopadzie najprawdopodobniej będą dosyć duże zmiany, jeżeli chodzi o komunikację autobusową w okolicy. Docelowo też przypominam, że pętla autobusowa Nowodwory ma być zlikwidowana i wszystkie autobusy mają kończyć tutaj na Winnicy. Byłoby to przydatne, bo pętla na Nowodworach jest tylko tymczasowa, tylko ona tam jest już od tych 20 lat. Natomiast ona jest tymczasowa w przyszłości. Planowane jest tam, żeby powstała ta druga jezdnia. Czy powstanie? No zobaczymy. Teraz będziemy testować i patrzeć dokładnie, jak jest tutaj z tym natężeniem ruchu. No bo jeżeli faktycznie pojawi się nowy wjazd od ulicy Światowida z tym miejscu właśnie na Nowodwory i Tarchomin, to będzie zupełnie nowa gra, jeżeli chodzi o rozłożenie ruchu samochodowego, bo wcześniej takiego wjazdu szybkiego i dobrego nie było, teraz będzie zupełnie nowe, więc zobaczymy, jak faktycznie, czy będzie więcej samochodów. Jeżeli będzie więcej samochodów i będzie potrzeba budowy tej drugiej jezdni, no to ona powstanie bardziej lub mniej szybko w tym miejscu. Natomiast wtedy autobusy będą wjeżdżać i czemu to jest takie potrzebne? Autobusy tędy, po tym swoim specjalnym pasie będą tędy właśnie wjeżdżać na przystanek wspólny dla autobusów i tramwajów. Tutaj będzie przesiadka z autobusu na tym samym przystanku do tramwaju, który będzie jechać kierunek metro Młociny, kierunek PKP Służewiec, bądź w przyszłości kierunek Praga. Więc naprawdę to jest dosyć wygodne, przesiadka z jednego peronu bez konieczności przechodzenia na inny przystanek, będzie można się przesiąść z autobusu do tramwaju, w drugą stronę trzeba będzie trochę więcej nachodzić się, no ale nie wszystko musi być idealnie. Natomiast to było na tyle z tego filmu, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej jakich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. W tym miesiącu samochody wróciły na obydwie jezdnie. No i co ja mogę powiedzieć, że w przyszłym miesiącu najprawdopodobniej będzie już nowy wjazd właśnie na Nowodwory od tej strony. I naprawdę kibicuję tej inwestycji i zobaczymy, czy będzie w ogóle wykorzystywana, czy ktoś będzie z niej jeździł i jak komunikacja miejska będzie wyglądać po oddanie do użytku. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Tymczasem pozdrawiam wszystkich patronów i zachęcam do zostania nimi. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film, jak będzie ukończona inwestycja. Cześć!